Dobra, powróciliśmy. A co się stanie, jak wejdziesz tutaj? Gdzie? Tam było przejście. Które przejście? O kurwa. Oj! O! A! Uff. Czekaj, my jesteśmy tutaj. O. No tam to był tył, a to jest tak. A to jest ten klub młodego żeglarza. A, jeszcze można iść do tyłu. Mamy tą listę zadań do zrobienia? Karta funkcji. Mhm. Czystość? Ha? To już zrobiliśmy, czy co? Nie. O, to jest kurwa interaktywne. Kliknij. Aaaa! Jak to by ułatwienie, nie? Ogól. Yeah. Woo! Dobrze. No tego nie zrobimy. Nie. Trzeba się przejść po prostu. To jest konkurs kręgli. Okay. Pójdźmy od dołu. To jest ładownia, do której wejść teraz nie możemy. Tabliczka na drzwiach głosi: wstęp wyłącznie dla członków załogi. Pachnie mi to męskim szowinizmem. Czemu? Dolna ładownia pewnie tak samo. No. Nic nie zobaczysz. To okienko jest straszliwie brudne. Zupełnie jak twoje okna. Ale jeszcze była opcja... Słuchaj? O. No. Przykładasz ucho do okienka i jakby z oddali dochodzą do ciebie odgłosy na wpół uśpionej maszynerii. Zupełnie jak z twoją pralką. No weź, sprawdzę to, ale pewnie też. Na drzwiach wiśnie wielka plakietka głosząca. Wstęp... No to samo. Okay. Konkursu kręgi nie zrobimy. Tylko dla pracowników. To tam nie wejdziemy. Kasyno. Atrium. Sala balowa. Może, no nie wiem gdzie iść. O! O! Kurwa, jak się pojawił. No. Yeah. Woo! Patrz tak, ten zapierdala. Kurwa. To aha, dziwne, to ale chyba musisz gdzieś pójść. To znaczy opuścić tę lokację? Nie do końca. Może pogadać z recepcjonistą. Dziwny jesteś. Martwi mnie trochę stan mojego rachunku. Czy możesz go dla mnie sprawdzić? Tak, oczywiście. Poczekaj, zaraz wrócę. Ten guzik wyświetla na ciekłokrystalicznym ekranie telefonu ostatni wybrany numer. Dobry pomysł. Będziesz wiedział, gdzie recepcjonista dzwonił ostatni raz. Hell! Tak? O! Chyba dzwonił do mojego dostawcy internetu. O mój Boże! Jak ten żart jest teraz nieaktualny. Czytałeś do góry nogami. Tak, no wiedziałem. Jak ten żart jest już nieaktualny. Kiedyś był taki dostawca internetu, który nazywał się Cello. Nie wiem, czy pamiętasz. Pisało się Hello właśnie, tylko przez CH, nie? Jest na początku. No. Boże, to taki dawny taki pomarańczowy ten, pomarańczowy logo mieli. No chuj. No. Okej, okay, no ale... Ale wybierz numer było. Co? Wybierz numer. Tak naprawdę to wcale nie chcesz dzwonić z tego telefonu. Mógłbyś zostać nakryty właśnie przez recepcjonistę. No okej. Okay. Zabrania się wynoszenia kul poza ściśle wyznaczoną strefę. Nie, że ona gada tutaj, nie? Prawie nic. Chyba, że policzyć te 381 dolarów. Nic nie zrobiłem. Jeszcze. Dobra. Czy mogę skorzystać z telefonu? Nie. Ten telefon jest tu tylko i wyłącznie na użytek służbowy. Możesz użyć tamtego aparatu na kolumnie.
Chciałbym porozmawiać na temat jednego z waszych pracowników. Tak, słucham. Nie mam tu żadnych kompetencji. Proszę nie zawracać mi głowy. Chodzi mi o tę sprzątaczkę Jańcie. Ach ona. Bardzo mi przykro, proszę pana. Porozmawiam z nią. Wiele osób na nią narzekało. Chciałem się tylko dowiedzieć, czy ona naprawdę jest piratem. Niech pana o to głowa nie boli. Już idę, żeby wyparzyć jej gębę. Obiecuję. A to dopiero byłby ciekawy widok. Zabrania się wynoszenia kul poza ściśle wyznaczoną strefę. Chciałbym złożyć zażalenie w sprawie mojego pokoju. Tak, ty i twoja drużyna. Powinieneś się cieszyć, że w ogóle masz pokój. To takie dziwaki jak ty psują całą zabawę nam, porządnym ludziom. O kurwa. Hej, ostro. Tak, bo ja lubię to, co robię i może teraz masz wielką gębę, ale poczekaj, aż my dojdziemy do władzy. Zmięknie ci wtedy rura, och tak. Będziesz się cieszył, gdy w ogóle pozwolimy ci spać. Co? Co się z tobą dzieje? Och, wydaje mi się, że wiesz. I to bardzo dobrze. CIA rozpuściła w białej farbie olejnej narkotyki zniewalające umysł. I teraz wszyscy dekoratorzy wnętrz są pod ich kontrolą. Nie zniosę tego dłużej! To co tu chodzi? Dobrze, no ja rozumiem... pomysł żartu, który w tych czasach też by nie przeszedł. W tym sensie, że koleś jest gejem i jeżeli dojdziemy do władzy, to nie pozwolimy ci w ogóle spać. O Jezu. No. Ale... No, nie, ale teraz by to nie przeszło. Nie. Kuja, taki żart? Czy tutaj mnóstwo takich żartów by nie przeszło dzisiaj, co jest trochę smutne moim zdaniem. Jest. Bo trzeba się śmiać. No. Do wszystkiego. No dobrze, to trzymaj się ciepło. O co ci chodzi, co? No. Kolejny żart, tak? Ciepły koleś. Uwaga, Joanna wygrała właśnie nudystyczne mistrzostwa latania na parolotni. Ty sobie wierzysz, chyba. Ach te. Kiedyś tego byś nie wykminił, nie? Taki mały chcecie. No, to fakt. Idź może do biblioteki jeszcze. A, właściwie biblioteka była... O, ona jest nawet tutaj. No. Nie pójdzie. Był ogór? Gdzie? Tu jest ogór, widzę. Ale dobra, ujechało mi się. Nie, tu jest ogór. Yeah! Whoop! Czy to się coś... Chyba tak. Kurwa. Autorstwa Małgorzaty Croft, kimkolwiek ona jest. Lara Croft? Pani Croft. Co z tym wiązaniem dla niego? Co my tu mamy? A to ciekawe, Fokker, więcej niż zwykły samolot. Fokker? Autorstwa Małgorzaty Croft, kimkolwiek ona jest. Fokker. To Tom pierwszy epopeje o eksploracji odległych lądów, przypadki Larego Bayer-Garniaka. Boże, to jest tak przetłumaczone, Leisure Suit Larry. Bayer? Bayer-Garniak Larry. No. A co my tu mamy? Dziecięca książka do fizyki pod tytułem Zabawa z elektromagnetyzmem. Ja pierdolę, jakie książki. Poruszająca opowieść o największym statku pasażerskim świata. Larry Bayer-Garniak na Tytanictu. Na Tytani... Oh my god. O panie! Ale tu suchary czasami lecą. Ale zajebiste. No. To emocjonująca, acz posiadająca nieco przydługie fragmenty opowieść o morskich przygodach. Larry Bayer-Garniak spędza noc na maszcie owinięty żaglem. A ta czerwona? Marynistyczna powieść anglojęzyczna pod tytułem Leisure Suit Larry in Ship Happens. Z tego poddali się przy tłumaczeniu tego. Ale Leisure Suit Larry in Ship Happens, tak. Ale poddali się przy tłumaczeniu tego, nie już? Nie dało się. Nie dało. Myślę, kurwa, jak nikt to nie kliknie. Ale jeszcze na to nie klikają. A, nie ma. A, jest interakcja. Tak, nikt to nie kliknie. Poruszająca opowieść o rebelii na okręcie. Larry Bayer-Garniak i karmazynowy przemysł. No nie dziwne, że tego nie przetłumaczyli. Larry Bayer-Garniak, coś tam. Ship happens, nie wiem. No trudno. Przepraszam, pani. Panno, Wiktoria Bibliofilska.
Miło mi poznać. Jestem Larry. Larry Laffer. Och, uwielbiam podwójne imię. Ups. I jesteś bibliotekarką na tym statku? Tak, to prawda. Chcesz, żebym coś dla ciebie sprawdziła? Och, jestem pewien, że znajdziesz mi coś, czym mógłbym zająć się dogłębnie. W porządku. Jaki jest numer twojej kajuty? Hej, laleczko, zwolnij trochę. A kobiety mówią, że to ja jestem szybki. Szybki? Proszę pana, na tym statku wypożyczamy książki, kierując się numerem kajuty. O, zero. Zero? Krucho z forsą? Nie, widzisz, nie chcesz wiedzieć. Dokładnie. Zdobędę cię, kiedy mi się spodoba. Co powiedziałeś? Powiedziałem, że jest dzisiaj wyjątkowo brzydka pogoda. Och, naprawdę? Hej, masz jakieś dobre książki? Och, mnóstwo. Niestety trochę się spóźniłeś. Te naprawdę dobre już wyszły. Jak zawsze spóźniony. Znam jednego takiego, co się wiecznie spóźnia. Ale ten tekst z pogodą, kurwa, też by nie przeszedł dzisiaj. Też by się przypierdolaj do tego. No. Ale myślisz, że a propos tego samego to była aluzja kurwa do okresu? Znam jednego takiego, co wiecznie się spóźnia? Ja myślałem, że jakieś opóźnione wytryski. U facetów. Czy coś. Albo? To bardziej przedwczesne. No nie, że się spóźnia? No nie wiem. To różnie można to zrozumieć. Jak tam twoja książka? Och, nader wciągająca. Tak bardzo lubię książki afirmujące solidne podstawy moralne. Schowałeś piwo do lodówki? Bardzo. Bo ciepło jest, nie wchodzi. Ale też nigdy czegoś bardziej pikantnego? Och, nie. Tego typu książki do mnie nie trafiają. Wszystkie te westchnienia i jęki, ta pierwotna zwierzęca pasja, te wszystkie... Cóż... Literatura wpływa na ten rodzaj emocji, którego nie pożądam. Zdecydowanie wolę literaturę piękną. Nie zgadzam się. Chciałbym być literaturą piękną. Tak, piękna literatura, tak. Inteligent się znalazł. A co robisz, żeby się rozerwać? Och, zaczynam na jednym końcu mojej półki z książkami i czytam wszystkie książki, aż dojdę do drugiego końca. Niestety większość tomów zaliczam już trzeci raz. Wow. Czekaj, czy po angielsku to było tomów na zasadzie toms, w sensie, że takie imię. Taka gra językowa. Wydaje mi się, że na pewno jakieś żarty tutaj gdzieś zniknęły w tłumaczeniu. Ale w drugą stronę wydaje mi się, że postarali się o tyle z dubbingiem, przetłumaczeniem tego, że po polsku jest tego niestety też. Niestety Jancia coś mówiła o Pałacu Kultury, nie? Więc niektóre rzeczy też starali się tłumaczyć tak, żeby to miało sens dla Polaków, ale... No. Jeszcze nigdy nie grałem w tą grę, nie po polsku. Ja też nie. To było ciekawe. Życie na statku wycieczkowym to jak nieustające wakacje. Musisz to uwielbiać, prawda? Tak, oczywiście. O ile uwielbiasz jeść każdego dnia to samo, co jadłeś poprzedniego dnia i tydzień wstecz też. Tak, prawdziwe wakacje. No tak, no ale ta cała zabawa, nocne życie, ciągłe imprezowanie. Tak, może, ale dla nas, członków załogi, to jest bardziej niemożność opuszczania biura. 945,3 471,24 198,33 Co robisz? A jak sądzisz? Szepczę ci niezłe numery wprost do łóżka. Kręci cię to? Niespecjalnie. Wręcz prze... To jest, ja pierdolę. No, najgorszy tekst, kurwa. Już lepszy jest, kurwa, z tym podnieść kasztana, czy jak to było. Jak to było z tym podnieść kasztana? Był taki tekst. Pamiętasz to? Kojarzysz to? Nie, pamiętam, rzuć kasztanem dziewczynę. I powiedz jej, żeby go podniosła? Nie wiem, nie wiem, co to kojarzy, ale z kasztanem nie pamiętam. Coś kojarzy mi się, już nie pamiętam też, taki głupi tekst był. Bo to było chujowe strasznie. To było... Czekaj, najlepszy tekst na podryw, jaki słyszałem, to jest
Gdybyś była kanapką w McDonaldzie, nazywałabyś się McBeauty. To jest jeden z lepszych tekstów, jaki słyszałem. McBeast. 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 Nie brałbym. Dobra. Za McBeast? Nie. No, to nie jest najważniejsza część kanapki. Abrę tę kanapkę. Kurwa, żebym posłuchał tego. Lecha Rocha Pawlaka. Tak. Nie, to pewnie ma prawa autorskie. Myślisz? Nie. Zadzwoni Lech Rocha Pawlak, powie, że przyjedzie. Kurwa, ej, by na streamie był? To było zajebiste. Kurwa. Od ponad tygodnia, prawie tydzień temu miałem robione pobieranie krwi. To jest na... Taki śnieg? No. Wow. Przez wiele końców czasu to było całe zielone. Żeby było śmieszniej. Kurwa, ja myślałem, że ten... Miałem zapytać, czy właśnie na meczu nie dostałeś, kurwa, w łapę. Nie. Że takiego ma śnieg. Nie, wczorajszy mecz w ogóle odpuściłem, nie miałem siły, kurwa, iść. Miałem się wczoraj grać. W robocie to ciężko. No, właśnie, tak zjebany. Nie masz. Czy mówiłem już, że mam na imię Larry? Chcesz uprawiać bardzo bezpieczne super tekst. Zbliżenie? Jesteś odrażający. Nigdy nie pójdę z tobą do łóżka, ty żałosny kurduplu. Czekaj, czy ja powiesz kurwiu? Czerwiu. Ty żałosny czerwiu. Хороший, большой, piękny. Cierw. Ale ten, pamiętasz, że ten tekst o tym czerwie wziął się z gry... Ryzen. Ryzen 1. To jedynka była? Tak, to była jedynka. Tam były bagna i tam były cierw. Cierw. Czekaj, dlaczego? Ty mówiłeś po rusku, czy co? Chyba tak. Wygrałeś w tą grę po rusku. Wygrałeś w to po rusku i tam było chyba napisane cierw. Inaczej. To był ruski dubbing, a my mieliśmy polskie podpisy. Bo to były jeszcze te czasy, kiedy nie było nas stać na gry, więc uwaga, wielkie wyznanie, ściągaliśmy grę z torrentów. Nie! Ban policja raz trzeci, kurde, w trakcie godziny. Znaczy wiesz, a propos ściągania z torrentów, te były czasy, co się po prostu jeździło i kupowało pirackie gry, nie? No, kiedy w ogóle weszła ta antypiracka... Jak to się nazywa? Polityka antypiracka? No. W 90 jakimś 5, 7? Nie mam pojęcia. Jakoś pod koniec lat 90 mi się wydaje, albo w połowie. Bo chodzi ci o Polskę stricte. Tak, stricte o Polskę, no bo to wcześniej... Nie, to wydaje mi się, że to mogło być bo to też jest śmieszne, bo wiadomo, jest napinanie na piratów, ale kiedyś na przykład, kurwa, Polacy byli legalnie piratami. Mhm. Po prostu. Bo nie było prawa, które by tego zabraniało. Nie było prawa, które by to zabraniało, więc ludzie kupowali na bazarze pirackie oprogramowanie i nawet... I to było po prostu legalne, tam nikt nie mógł ci nic powiedzieć. No. Pamiętam, że później, jak się chodziło na stadion dziesięciolecia, trochę szkoda, że tego już nie ma. Fajnie, że ten stadion piłkarski, Masz piękny szpital narodowy. W tym momencie. Szpital narodowy? A, tak, teraz jest szpital narodowy. Ale... kurde, ten stadion to było takie fajne wtedy miejsce rzeczywiście, bo tam było... Co byś chciał, to mogłeś to kupić. Oczywiście mieli tam mnóstwo właśnie piratów. Tam były same piraty. Jak się chodzi o filmy, gry, muzykę, to były same piraty. Ale kurwa, no to nie wiem, wtedy to się zazwyczaj tak kupowało, nie? Tak. Ale widzisz, to było wiele punktów. Miałeś stadion dziesięciolecia, tak? Miałeś giełdę za stodołą w Warszawie. Później jeździłem na giełdę za stodołą. No. To ja pamiętam, że na stadionie akurat po gry nie jeździłem. Ale za stodołę jak najbardziej. Ja jeździłem na stadion, to jeszcze było za czasów PlayStation 1. Czyli to było... No ty byłeś bardziej konsolowy to. Tak, ale pamiętam, że byłem kiedyś w szoku, pojechałem... Czytałem kiedyś w gazecie na temat gry Stubbs the Zombie. O Jezu, pamiętam tę grę. No. I to było, jak czytałem o tym w gazecie, pamiętam, to było podane, że to jest tylko gra na Xboxa. Nie było nic o PC-cie. I pamiętam, że zanim jeszcze ta gra się pojawiła, bo ja ją w sklepie, pamiętam w Empiku ją widziałem, ale dużo później. No, na pewno, że oryginalną. Jakaś, ja pamiętam, że ona była tania bardzo na premierę. A, na chyba 5 dych. Ale to było dużo później. Ja tą grę kupiłem dużo wcześniej właśnie pirata na peceta. Ja byłem wtedy w takim szoku, bo ja byłem, pamiętam, na stadionie i ja myślałem, że ta gra jest stricte konsolowa, a chciałem w nią zagrać.
Bo tak czytałem recenzję, było takie, no nie wiem, no ciekawe gra z zombiakiem, wow, nie? No, no to. I kurwa. Zapowiadałaś ciekawie. No tak, i pamiętam, że byłem na stadionie i tak patrzę, widzę Desktop The Zombie i tak patrzę, że jest PC. I tak, wow. Ale to jest był inny motyw taki, że było często pirackie gry, można było kupić w polskiej wersji językowej. Oczywiście te polskie wersje były takie naginane, ale pamiętam, że jak widziałem gry, takie gry, które były stricte właśnie po angielsku i nagle widziałem na dole tą etykietkę PL, to miałem takie, co? Jak to? I pamiętam, że miałem taką grę, miałem Soul Rivera miałem, jedynkę, i tam był dubbing polski, który właśnie był tym takim typowym ruskim dubbingiem, gdzie tam kurwa gościu właśnie gadał o jakichś cierwach i tak dalej. I tak kaleczył polszczyznę na maksa, a ja miałem takie, tak grałem w to za dzieciaka i tak myślałem, że to jest takie, wiesz, oficjalne, tak. No. Okej, okay, tak. To był swój raz właśnie jakiś, Boże, nie wiem co to robisz. Nie, to, Energik to robił. Energik robił ten, o właśnie o dubbingach starych takich. No. No było właśnie, był jakiś przypadek chyba z Maxa Payna chyba, jak był zdubbingowany. Właśnie taki Rusek starający się mówić po polsku. I były takie właśnie jakieś przypadki, kurwa, że... Kurwa, powinniśmy zmienić tytuł streama na pogadanki o starych grach Ilary 7. Tak mi się wydaje, ale... U nas tak to jest. Wejdziemy, kurde, gramy w coś, ale wejdziemy w temat i po prostu można o tym gadać, ale... Mamy tą świadomość, że trzeba znaczy, też będziemy pograć. Grać tego Larego, tylko wiesz... Ale wiesz, czekaj, ale nie, jest, wiesz co, jest... bo może ktoś przyjdzie przynajmniej pograć o starych grach. To jest, słuchaj, to jest też, pamiętaj... tytuł naszego dzisiejszego streama jest... Lary 7, dwukropek, przygodówkowych, wspomnień czar, więc trochę taki też wspominkowy, jakby nie patrzeć stream. Jest wspominkowy, ale jest ogólnie w kategorii chyba Lary 7, tak, więc to jest ciężko to znaleźć. Mi się wydaje, że łatwiej jest znaleźć, jak będzie w pogadankach i będzie właśnie o starych grach Lary 7 i wtedy to będzie ten. Tak, to jest moje wrażenie. Bo my i tak często, my więcej czasami pierdolimy niż ten. No tak, tak. Na Larego 7 nikt stricte nie przyjdzie. Myślę, że różnica jest taka, że pogadanki są w kategoriach na samym topie, nie? No tak. A Lary 7 w kategoriach, do tego nigdy nie dojdziesz. Musiałbyś to wpisać manualnie, Lary 7, a kto wpisze Lary 7 w kategoriach? No nie. No właśnie. Szkoda. No, a szkoda. Zaraz szkoda zmienić. No nie, no. Nawet tego nie ma Lary 7, to jest jako leży suit Larry Love for Sale. No właśnie. Bo nie ma kategorii Lary 7 nawet. No. Okej, okay, no. A że my jeszcze po polsku to gramy, to tym bardziej. Chyba. To jest prawda. No nie, zmieniłem, więc... Dobra, dawaj. Może poszeptać ci do uszka kilka niezłych już to robiłeś. Co ty na to? Jakbym jeszcze tego nie słyszała. Mężczyźni. Wszyscy jesteście tacy sami. To też by nie przeszło, bo to jest seksizm w kierunku mężczyzn. Nie, wiesz co, z facetów jeszcze można chyba sobie jaja jest... robić. Jezu, jakie to jest głupie. No. Już kurde, tekst z kobietą ze stylu zaliczę się, kiedy będę miał na to ochotę, jest zły. A jeżeli kobieta by to powiedziała, to by było w porządku. Albo właśnie taki tekst w stylu faceci są wszyscy tacy sami. Albo na kurwa, przykład... Chcą tylko ruchać, kurwa, przypadkowe panienki i tyle. Albo na przykład jak pojedziesz facetowi, to jest spoko, ale jak on na przykład powie, ej, jestem transem, to on już nagle ma, kurwa, nie wiem, to już obronę. Tak, to włącza shielda. Wtedy to jest, kurwa, już obraza uczuć moralnych twoich i wpierdolą cię do więzienia. Wtedy będziesz miał, kurwa, protest pod domem. No raz, skończmy z panią Wiktorią. A co z tymi? Okay. A, te. No zostały już wypożyczone przeze mnie. Sporo czytania, jak na jeden rejs. Nie dla mnie. Przegryzę się przez nie dziś w nocy w łóżku. To muszą być jakieś żarty, które są tak przetłumaczone pół na pół. Chcesz wiedzieć, co planuję robić dziś w nocy? A to jest creepy, szczerze mówiąc. Zaryzykuję. Spać? Albo że jesteś... Srać. Albo że jesteś, kurwa, sam, to pewnie będziesz bił Niemca po kasku? Miło się rozmawiało, Wiki. Może wpadnę później. Do widzenia.
Ale te książki musisz zobaczyć. A da się w ogóle zajebać? Da się chyba coś zrobić tutaj. Dobra. A czy ona musi pójść gdzieś? Macha, musi pójść. Hej, ja dobrze pamiętam, co trzeba zrobić. Tak? Och, to znowu ty. Można je to zajebać? Mam nadzieję, że nie chcesz to... Kto, ja? Wpisz cokolwiek, nie wiem, ruchaj mnie. No bo ASDF możesz nawet wpisać. Ruchaj. Mnie w oczy. Proszę chwilę poczekać. Spróbuję to dla pana znaleźć. Chciałem to tak. Nigdy nie wiadomo, kiedy przydadzą się lepkie palu. Ale z książką tak nic nie zrobimy. W tym momencie. Nawet pióro Wiktorii jest doskonale poprawne. Okej. Nie mamy nic na ten temat. A. Ups. No to do widzenia. Miło się rozmawiało, Wik. Do widzenia.